Cześć, jestem Przemysł, to witam was w kolejnej odsłonie gry Farming Simulator. Tym razem witam was w Farming Simulator 2019. Kolejna odsłona. Co przyniesie nam? Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Tak jak widzimy, mamy trzy tryby. Coś już nowego. Na sam dzień dobry mamy coś nowego. Kiedyś było łatwy, normalny, trudny. Teraz. Nowy rolnik, zaczynasz grę własną ziemią i sprzętem. W Ravenport nauczymy Cię grać w Farming Simulator. My wiemy jak grać, oswoiłem się już tą grą, więc myślę, że ten tryb będzie taki trochę... nie będzie adekwatny do naszych umiejętności. Po prostu powiedzmy to szczerze. Kierownik gospodarstwa dysponuje sporym funduszem na start, ale nie masz ziemi, budynków ani sprzętu. Tylko od Ciebie zależy, jak będzie wyglądało Twoje gospodarstwo. To jest około miliona coś, chyba 1 250 000. Rozgrywka jest bardzo tutaj ułatwiona. To jest normalne. Ale raz z tego, że my jesteśmy... Twój początkowy kapitał jest bardzo ograniczony. Nie ma ziemi ani sprzętu. Gospodarka jest trudna, a ceny niskie. Elementy rozgrywki są możliwe najbardziej realistyczne. Myślę, że pokusimy się o właśnie to. Więc po prostu... Ravenport czy Felsburg? Ogólnie Felsburg wydaje mi się mapą bardzo ładną. W ogóle ten zamek jest bardzo ładny. Ale zagrałem na podstawowej. I tutaj właśnie edycja postaci. Więc weźmiemy sobie standardowo. Przemyt to. Właśnie. Nie zastanowiła was pewna rzecz? Tak. O, w ogóle. Może takim Chińczykiem będziemy troszkę. Nie no. Nie. To jest za daleko zaszło. W sumie? To jest ok. Fryzura. Taka. Nakrycie głowy. Nie będziemy czapki mieć. Chusteczki też. Ale okularki oczywiście. Biała koszula, bo czemu nie? Tutaj już są pierwsze dodatki, jak widzicie, są oficjalne mody. Tego już nie ma. Tego nie ma w Dawn Farmingu. A to bardzo się przydaje. Więc po prostu tworzymy nowy zapis gry. Idziemy po całości. I właśnie, nie zastanowiło was to? Tak, zmieniam nazwę kanału. Zmieniam nazwę kanału na Przemyt to z Przemyt Games. Myślę, że to jest dobre posunięcie z mojej strony. W ogóle tutaj wczytywanie, więc oszczędzę wam tego czasu. No i dobrze, jak widzicie, wczytała nam się mapa, więc startujemy to. Dum. O, twoje środki są... pozwalają otrzymać małe gospodarstwo rolne. Zacznij od kupienia ziemi, budynków podstawowych narzędzi. Następnie sprzedaj swoje... A i pełen szwarą. No jak widzicie mamy... Oj. Dobrze, jesteśmy po krótkim cięciu. Była mała awaria. W sumie dalej... O, nie. Przepraszam za to stwierdzenie. Mamy 500 000. Oczywiście czas weźmiemy sobie normalnie. Właśnie. W takim miejscu się rodzimy. W ogóle nic nie mamy. Nic. Coś co... farmingu jest. Zobaczcie, uginanie się. Idziemy? I proszę. Nie wiem czy... O tak, słoneczniki. Myślę, że to będzie... O. Świetny przykład, żeby pokazać to uginanie się roślin. O. To jest tak. To już wymaga zaorania, my musimy kupić. Najpierw rozejrzyjmy się po mapie. No. Przyciskiem X możemy sobie, o, kupować takie wszystkie, dosłownie naprawdę wszystkie rejony. O, tutaj ten rejon. Nawet z kupami rejony, więc... Ze skupami. Więc to jest naprawdę drogi. Oj, nie to. Ale na przykład tutaj nie możemy tego rejonu kupić. O. A nie, bo to... A nie, w sumie możemy, ale typowo wód nie możemy kupić. O, tutaj taki... Naprawdę... W ogóle wartość jest... O, tutaj taki olbrzymi za 300 coś. Ja myślę, że pokusimy się bardziej o to. Będziemy w obrębie pola 19 pracować. Właśnie zdecydowanie tańsze. Tak, i no w sumie, tak jak patrzymy, pól jest troszkę więcej polami, ale tak, chcę kupić ten teren. Mamy ten oto teren. Tak nam się zaznaczają nasze kupione tereny, więc dobrze. W ogóle co na tym 19 mamy? W ogóle tutaj nawet farmy całej nie kupiliśmy. Z początku nie będziemy brać żadnych... Nie, na pewno jakiś silosik trzeba będzie kupić. To jest więcej niż pewne.
To są ziemniaki? Tak. Ile wypożyczenie kosztuje? W ogóle mamy inny sklep, zdecydowanie. Tutaj wszystkie pojazdy, nie wiem, różne, tak jak wózek widłowy. O, takie coś mamy naprawdę, to jest bardzo fajne. I mamy na przykład na ciągniki małe, średnie, duże, podzielone, więc no, myślę, że to jest fajne. Ale trzeba się przyzwyczaić. Ale najpierw zobaczmy, ile kosztuje wypożyczenie tego. W ogóle sklep mamy inny. O, to jest w ogóle sklep. 40 tysięcy. To jest jak gdyby nas teleportowało gdzieś. Ale sklep mamy taki. I 40 tysięcy. No dobra. Zobaczymy. Najpierw może zaczniemy tak. Zaczniemy od kupna jakichś sprzętów. Mamy dość ograniczony kapitał. Więc ja myślę, że taki... nie. O, taki Fiacika. Kupimy sobie. 150 koni mechanicznych. On kosztuje 60 tysięcy, więc myślę, że nie powinien nas obciążyć. Walterkę. Ile ona może mieć maksymalnie? Ustawienie. A, silnik. 114 koni mechanicznych. 110. A taki, o, Fendt. Właśnie, taki Fendt. Konsola ładowacza. Też weźmiemy. Chociaż powinniśmy oszczędzać. I też go weźmiemy na wąskich, ale czego później będzie... Nie, na normalnych. Oszczędzajmy. Weźmiemy go tak. Marka Q, w ogóle też marki Q może sobie zmienić. Są takie Trelleborg. O Jezu, przepraszam, jakie to... Trelleborg, tak. Albo takie bardziej szosowe. W sumie do takich ciągników, co będziemy później wykorzystywać, typu JCB, no to trzeba będzie takie szacowe, ponieważ może osiągnąć większe prędkości. Tak mi się wydaje. A i same opony komunalne. Ale weź, albo to jest marka Nokian. Weźmiemy, dobra, ale weźmy normalne. Za 93 tysiące, więc... To też jest cena w miarę dobra. Dobra, czy to wszystko? W sumie to wszystko, jakiś kombajn pasował kupić. No tutaj weźmiemy, zagramy po najniższej cenie po prostu. Najtańszy z najtańszych zrobimy. I z pojazdów to by było na tyle, teraz przechodzimy do technologii uprawy. Na początek przyczepę jakąś zakupimy. 8 i 8,5 tysiąca. Teraz to może mieć pojemność 12 tysięcy litrów, a tamta może mieć... w ogóle jak tutaj możemy mieć jakieś opony Michelina. Też takie bardziej płaskie, naprawdę. O, Lizard. I te podstawowe. Ja myślę, że będziemy podstawowe weźmiemy. Chociaż. A, ustawienia jak zawsze są standardowe. Więc dobra, weźmiemy, bo oszczędzamy. Pokrywę wziąć. Pokrywa czy nie? Tak czy nie? W sumie ładnie się prezentuje z tą pokrywą, ale właśnie też nie wiem, czy Bizon do tego dosiągnie, więc weźmiemy 8000 litrów. A to jest za 10 tysięcy. A zobaczmy tutaj. No, kolor obręczy. I w sumie tylko tutaj marka Q. A to ma ponad 10 tysięcy. A to jest... Nie, Michelin są bardzo szerokie. Lizardy takie. Weźmiemy takie, typowo jak te autosany, co miały. I najpierw zobaczymy, kupimy jedną. Bo myślę, że jedna będzie wystarczająca. Bo już mamy 43 tysiące, więc... A jeszcze header musimy kupić. Właśnie, żniwiarki. Więc zakupimy. W ogóle jak to szybko kasa uciekła. I w sumie już na tyle, nie, już po naszych funduszach. O. O to, co za prawie te pół miliona kupiliśmy, plus ziemia. Więc, no, ciekawe ile kredytu mamy. Kredytu mamy... Nie mamy kredytu w ogóle. To na start policzymy jakieś 50, 60 tysięcy. Bardzo dobrze. Dobrze, może zobaczę tą technologię uprawy.
Bo może weźmiemy. Ej, wypożyczenie kosztuje 12 tysięcy. Myślę, że bardziej opłacalną inwestycją będzie wypożyczenie tego i rozpoczęcie pracy. Więc zobaczymy. Ja to. Ile tutaj tego jest? W sumie. Tylko przyczepę mógłbym przetransportować. Nie. Nie, bo to 40 tysięcy. Będzie bardzo nieopłacalną, więc weźmy już po prostu. Dobrze. Wypożyczmy to. Weźmy Fenda. W ogóle jak to jest zegary? Jeszcze takie coś jak użycie maszyn jest. W ogóle jak to działa wszystko w kabinie. Zobaczcie. Jadę do przodu, pedał gazu się rusza. Hamuje, hamulec. Tutaj jeszcze jest ta malutka gałeczka. Ona się teraz nie będzie ruszać, jeżeli mamy. A w ogóle bo nie mamy konsoli ładowacza. To dlatego. Ona w ogóle jest, że jak po prostu bierzemy, działamy normalnie turem, ładowaczem, to ona normalnie działa, więc to też jest bardzo fajne. Jak widzicie, deska rozdzielcza się jest. W ogóle zegary, ale gdy odpalamy, to jest genialne. Jedziemy do przodu, strzałeczkę do przodu. No akurat tutaj jest wszędzie. Albo tutaj ja mam hamowanie, zatrzymanie, przepraszam. W ogóle tutaj mamy bardzo ziemia normalny. W ogóle tutaj mamy częstotliwość automatyczny zapisu, możemy sobie ustawić. Ustawimy na 10 minut. Automatyczny rozruch silnika wyłączone i to musimy wyłączone. Zobaczcie paliwa, w ogóle jak tutaj wszystko mamy. Usychanie roślin to wyłączymy standardowo. I wapno mamy, naprawdę chwasty widoczne. O. I proszę. Do tyłu. Światła awaryjne, światła normalne. Naprawdę w ogóle jak te światła działają w tym farmingu. O, takie naprawdę realistycznie. O, a jak bardzo w nocy, jak z daleka to widać naprawdę. Mam nadzieję, że pokażę wam, może nie w tym odcinku, ale może w jakimś innym. Więc dobra, więc nie przedłużając, zrobimy tutaj taktyczne cięcie. No po prostu było coś. Nie było tak samo nudne. No i dobra, witam po cięciu. Jak widzicie, dalej jeszcze nie przywiozłem wszystkiego. W sumie tylko przywiozłem bizon. Przyjechałem bizonem i tym. Więc się wszystko ustawię na 120 czasu. Teraz wyłączyłem specjalnie, aby dzień, ale zobaczcie na tą noc. No fakt, nie jest może jeszcze ciemna, może jeszcze twórcy to poprawią. Ale w ogóle jedna coś, co mnie zdziwiło w farmingu. Ja teraz nie trzymam w ogóle przycisku na klawiszu D. Nic, nie robi nic. Zobaczcie, zostało to. Teraz same W klikam. Co dodali? Teraz pewnie tutaj się wygniecie. No oczywiście, trawa się wygniotła, ale nie krzaki. Zauważcie to. Krzaki się nie wygięły. Dobra. Ciągnik powinien dać radę. Tutaj pracownika ustawimy, on nie będzie nam gniót, ponieważ oni są tak zaprogramowani, że raczej nie będzie. Nie będą gnietli. Więc, a w ogóle jak to pracuje wszystko. To jest ropa. No naprawdę. Coś co teraz jak to wygląda w nocy, w ogóle z kabiny, jaki to jest widok w nocy. Taki typowo jak gdyby odblaskujący. Więc w sumie tylko to chciałem wam pokazać, bo już raczej do nocy nie wrócimy. A to jest naprawdę ładne. Więc dobra, ja tutaj w miarę wszystkie przywiozłem poza siewnika. No jak widzicie, takie zapoznanie. Mamy taki, pokażę wam nawet ten obszar wydzielony. To jest cały nasz obszar, dość spory, tylko że tutaj są góry i to jest w sumie las, więc niezbyt to jest pocieszające. Więc tak, podsumowując ten odcinek, nie wiem ile on ma, ja nagrałem około 30 minut, ale ja myślę, że po wróżce będę chciał, żeby to było około 10. Nie, naprawdę. Więc tak, jak widzicie, mamy pole, kupiliśmy pole, trzeba będzie jeździć, bo to nie zdążyłem kupić jeszcze silosa. Widzicie, mam mało pieniędzy, wybrałem 10 tysięcy kredytu dodatkowo, więc będzie naprawdę ciężko. Tutaj trochę się stało, pojedziemy, sprzedamy właśnie i zobaczymy jak się to się dalej potoczy. Na pewno w przyszłości będziemy kupować, musimy kupić silos, jak i jeszcze w tej niedalekiej przyszłości będziemy musieli kupić ten. Ja to już zacznę jechać po prostu.
gdzie musieli kupić no, naprawdę dużo rzeczy, jakąś wiatę się tam dorobimy. Jeszcze jedna rzecz nam została na sklepie, ale to zabierzemy później, ponieważ to ma zbiór, ponieważ to jest siewnik, a musimy trochę uzbierać. No w sumie możemy teraz, ale sobie nie przedłużać, więc dlatego skróciłem to. No czemu nie? Oraz i teraz najważniejsza rzecz, to jest coś, co się naprawdę cieszy, nie wiem, czy to słychać po moim głosie. Zapraszam was na maraton, w ogóle ten odcinek otwiera maraton. Jeżeli pod tym odcinkiem będą dwie, dokładnie dwie łapki w górę, latuje za 2 godziny, czyli ten materiał ukaże się o 10:00. W sobotę rano o 10:00, czyli o 12:00, jeżeli do mniej więcej 12:00 wbijecie dwie łapki w górę, okazuje się kolejny odcinek. Odcinek z czego? Nie wiem. To będzie to znowu Farming Simulator. Chociaż, może chociaż na sobotę. Jeszcze chcę powiedzieć, że ten maraton trwa do godziny 18. Równo 18. Czyli o 18 pojawia się ostatni film. Czyli od 10 do 18 4 filmy. Tak? Tak, 4 filmy. Więc ja tutaj muszę sobie otworzyć mapę, żeby nie zabłądzić. Dobrze, pojedziemy tam, gdzie jest najdroższa cena, po prostu ziemniaka, bo nie będziemy tego przechowywać, bo po co. Więc... I... taki kolejny maraton planuję już na niedzielę. Również zaczynamy o 10:00, kończymy o 18:00 odcinkiem i cały dzień, czyli cały dzień, 2 dni maratonu podsumowujemy live'em o 20:00. Więc na który serdecznie zapraszam, możecie jak śmiało wbijać na niego. Pokażcie moc. Sprawdź, Kasia moc przemyta. Przemyta. O. Może jakieś coś do tego nie mogę przyzwyczaić. Powiedzcie, czy ta nazwa jest dobra, czy nie. Bo mogę zawsze zmienić. Mój grafik nie będzie szczęśliwy. Ale trudno. O, słyszałem, że tutaj nie ma wjazdu. Wow, jak driftem zarzucił. To przeczepanie. Ja się na takie coś nie zgadzam. A, to tak się ładuje, dobra. Troszeczkę cofniemy. No, ładowuje się. Ciekawe, czy będzie 20 tysięcy na rozsiewacz. Nie, nie będzie. Bo cena za ziemniaka wynosi 180. Czyli 2000. 2000 z takiej przyczepy. Może być ciężko, ale jest wykonalne to. Tutaj będziemy na razie podjeżdżać i sprawdzać, co to chociaż wypuści. Ale ciekawe, czy tutaj mogę pociągiem wjechać. To by było mega fajne. Właśnie te zwrotnice, nie wiem jak one działają. W sumie jest możliwe, żeby tutaj wjechać pociągiem. Jest to bardzo możliwe, tylko nie wiem, czy w przypadku nie skręca później pociąg. Czy jak te zwrotnice działają. Czy w ogóle działają, od tego zacznijmy. Dobra, będę przed. Byłem chyba nawet skręca, tak. Nawet lepiej. Więc szybko po prostu lecimy. Czyli przypomina. Sobota od godziny 10 do 18. Maraton, co 2 godziny film. Tutaj? Tak. 2 godziny film. Sobota i niedziela. Również to same godziny. I live w niedzielę o godzinie 20. Zapraszam również na moje social media. Snapchat, Trzem Games. Niestety jeszcze nie zmieniłem. Nie wiem, czy będę nowe konto Snapchatowe zakładał. Czy po prostu będziemy funkcjonować pod starą nazwą. Zobaczymy. No i oczywiście na mój Facebook. Nie wiem, czy do tego czasu jeszcze zmieni nazwę, ale Przemyt Games. Jeżeli coś, to w opisie szukajcie linku. Czemu ja tutaj pojechałem? Nie wiem. Po prostu szukajcie adnotacji do Facebooka. No i co? W taki oto sposób żegnam. A! Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Właśnie w tej chwili pojawiają wam się dwie adnotacje. Widzicie po jednej stronie film proponowany przeze mnie, drugi najnowszy, więc trzymajcie się i cześć!